Witam wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z nowej serii z gry, jaką jest Transport Fever. I zaczniemy sobie dowolną rozgrywkę i myślę, że naszym takim celem będzie osiągnięcie finansów w postaci 10 milionów w tej grze. Weźmiemy sobie, wybierzemy mapę losowo. Mamy też parę modyfikacji, już wam pokazuję. To będzie custom, gra custom. To jest lista wszystkich modyfikacji, jakich będziemy używać w tej serii. I tak, wielkość świata można ustawić jakiś średni. Rodzaj terenu ustawimy też na średni, poziom trudności też. Ziarno możemy sobie wylosować. Rok niech będzie 2000. No i startujemy. Chwilę będziemy musieli poczekać, żeby nam się wygenerował świat. No i myślę, że taki pierwszy odcinek będzie raczej wstępem, zapoznanie z gierką. To jest gra typu sandbox, gdzie tworzymy własne jakby imperium transportowe. Będziemy transportować zarówno towary, jak i ludzi. Zresztą zobaczycie po samej gierce. No tylko musi nam, ta mapa wygenerować i będzie dobrze. O ile się wygeneruje w ogóle? Jakiś problem jest? Dobra. Daję radę. No już szybciej się ładuj. Mapa nam się wygenerowała, no nie za prosta, nie za trudna, można powiedzieć, że w sam raz. Mamy kilka miast. Podoba mi się to, że to jest ustawione tak mniej więcej. Zobaczymy sobie, zapauzujemy rozgrywkę w ogóle i zobaczymy takie pierwsze, najprostsze połączenia, jakie będziemy mogli stworzyć. Ja bym sobie zaczął od naprawdę prostych połączeń. Gdyby tutaj było jakieś źródło kamienia, to by było dobrze. Tu jest jedno z takich prostszych połączeń. Tutaj, żeby dostarczyć z farmy do zakładu przetwarzania żywności. Potem tą żywność się rozprowadzić po tych miastach. Myślę, że to pierwsza taka mogłaby być. Chyba od tego zaczniemy. Nic bardziej interesującego nie widzę, żeby było. Więc tak. Pierwszą linię, jaką zrobimy, to będzie linia samochodowa, towarowa. I myślę, że będzie można wybuduje taką stację przeładunkową z moda, który pomaga nam jakby dostosować wielkość tej stacji przeładunkowej. Możemy ustawić sobie ilość terminali. Myślę, że tak z 3 terminale na dobry początek będzie dobra. Długość to jest maksymalna długość stacji przeładunkowej. Klawiszami M oraz N sobie przestawiamy. Jakiś bardzo teren nierówny jest niestety. Powinniśmy ustawić jakoś tak. Tak będzie, że w dwie strony będą mogli. Bez tramwajowych połączeń, jakieś może większe połączenie, większa droga wjazdowa. No i niech ustawmy tak w ten sposób. Tutaj postawimy drugi, tylko może nie pociągowy, tylko też towarowy. Tak, żeby zmieścić to też w miarę tutaj. Strasznie. Teraz tutaj ustawię.
że też możemy budować drogi. Trzeba to dobrze przemyśleć. Warstwa, która nas interesuje, to niebieska, ponieważ no, komercyjne będą nas sprzedawały te klawisze, sobie ustawię też małe, centrum przewodnikowe. Szary obszar oznacza nam budynki, które się łapią w zasięg stacji przyczyny, może jakoś blisko. Powinno łapać cały duży obszar. Kredyt 20 milionów, które będziemy musieli spłacić. Można już się zaczyna produkcja tutaj. Jak widać, są już towary zabierane przez nasze pojazdy. Teraz tak, jeżeli chcecie komentujący zostać, żeby jakiś pojazd został nazwany waszym nickiem, zachęcam do komentowania. No i do zgłaszania się. To myślę, że spokojnie będzie tyle pojazdów, raczej nie zabraknie. Będziemy budować tutaj jeszcze dużo innych linii, na przykład stacje kolejowe, towarowe, jak i pasażerskie. Inne linie też samochodowe. Statki, no tutaj jest jakaś rzeka, więc chyba nam się uda coś też ogarnąć. Chociaż nie wiem, czy się uda. Jak nam pokazuje gra, że to nie jest woda żeglowa, więc chyba nie będzie. Ale samoloty może się uda. A tak, wracając, tutaj już pierwsze towary dojeżdżają i pierwsze towary będą wyjeżdżać. Nadal zostałem przy formacie 20-minutowych odcinków. Zachęcam do oglądania poprzedniej serii z gry Surviving the Aftermath, gdzie właśnie próbowaliśmy przetrwać jak najdłużej, zbudować bunkier post-apokaliptyczny. No i jeżeli chcecie wiedzieć, czy nam się udało, to też zapraszam do oglądania. Myślę, że w opisie dam link do playlisty. Tak, tutaj już powoli wywożą, tutaj będą przywozić. Już zabierają pierwsze chleby, które będą tutaj już przywożone. Tutaj miasta też nam się same rozrastają, możemy im też pomagać. No ale to takie samo rozrastanie się miasta się sobie powinien patrzeć takim ciekawszym sposobem. I też możemy my wpływać na to rozwijanie miast poprzez właśnie rozwijanie linii towarowych i pasażerskich. Bardziej korzystne na ludzi, niektóre mniej. No i właśnie kierować właśnie tym przepływem ludności. Tutaj widzimy, że ona już się sporo bierze, spore obciążenie, więc może jest tutaj droższe, czy bardziej pojemne. To 40-tonowy samochód ciężarowy będzie, myślę, dobrą opcją. Kupimy tych C3 i dołączymy do nich pierwszy. Na to, żeby szybciej czas leciał, ale no niestety nie mogę się chodzić.
lepsze dane w terminale, istnieje tak, że jak wydajemy dany terminal, to już nie możemy nic z tym zrobić. Możemy oczywiście, możemy go ulepszyć, jakby i zdegradować. Tutaj te plusiki i minusiki oznaczają jakby przypływy tych sektorów. Tutaj jest na plus sektor mieszkalny i na minus sektor komercyjny, niestety. No ale tak, tutaj możemy sobie kliknąć ogólny przy... O, Facebooka nie wyciszyłem, przepraszam bardzo. Już to robię. Myślałem, że wyciszyłem. Już. I tutaj mamy taki bilans ogólny. No i właśnie jest to oprocentowanie. I to jest jakiś procent tego, który jest tutaj. Tutaj mamy nasze ogólne koszty, takie podsumowanie. Tutaj mamy na wykresie. No i staramy się jak najbardziej zwiększyć, żeby na plus chociaż był ten bilans końcoworoczny. Tutaj mamy poziom wszystkich linii, jakie osiągają przychody. No i tutaj możemy też dalej przybliżyć, nie wiem, powiadomienia, jakie mają na przychodzić te osiągnięcia. A że to jest rozgrywka custom, no to niestety nie możemy takiej rozgrywki nie możemy osiągnąć, zdobywać. Jeżeli będzie wystarczająco lajków pod tym filmem, może zacznę kampanię pod koniec, na koniec tej serii, jak już skończymy. No ale myślę, że taki wstęp jako rozgrywka custom będzie dobrym pomysłem. I tak tutaj jak widać to się rozbudowują bardziej. I później, jeżeli będziemy duży przychód osiągiwać, to będzie można jakieś linie transportowe zrobić. To z mojego doświadczenia wiem, że jakoś tak bardziej opłaca się linie towarowe niż transportowe budować. Tutaj możemy też oglądać szczegóły, co to ma rozkładowane, jeżeli widzimy, że no, ten zakład nie będzie czegoś produkować. Jeżeli widzimy, że tutaj jest mało składowanego towaru, to najprościej mówiąc dokupić się pojazdów. Tak z kilka i dopisać do tej linii pierwszej. Niech przywożą więcej tego. No i oczywiście też możemy kupić parę pojazdów do linii drugiej, żeby też rozwoził ten chleb po mieście. No i na tym głównie się opiera ta gra, żeby dobrze zarządzać tymi liniami, żeby nie na minus nie wychodziły. Tutaj jeszcze, jeżeli chodzi o linie, tutaj mamy ustawienia, gdzie możemy wysłać wszystkie pojazdy do zajezdni i sprzedać, albo usunąć linię. Tutaj mamy, jak naciśniemy tutaj taki podgląd linii, możemy sobie zobaczyć na wykresach przychód. Tutaj mamy pojazdy i ja sobie ten szyderę także wymianę ustawiam na najlepszy, jaki mamy pojazd i wyłączyć po okresie sprawności 100% przekroczy dany pojazd. I teraz już nie musimy się martwić, bo w tej grze pojazdy mają swój wiek, który jak osiągną, no to już są niezdatne, znaczy wymagają, generują większe koszty, jak się jest ich użytkowanie, więc no lepiej chcemy kupić nowy, mogą się bardziej opłacać. Tak, poczekamy na to, co się dalej stanie, żeby tutaj osiągnąć jakikolwiek dochód. Tutaj produkcja jakkolwiek jest, dostarczają te towary, tutaj też dostarczają, zaopatrują. Jeżeli tutaj widzimy, że mamy spore zaopatrzenie, możemy przekierować część transportu do drugiego miasta. Już na ten moment tutaj będziemy robić drugą drogę. Ciekawo się, że tutaj
stacje, musimy zobaczyć na komercyjne. Myślę, że w tym wypadku może tutaj gdzieś w takim centrum ustawić, żeby też jak najmniej budynków skasować. Okej. To jest pozycja wysoka. Może jeszcze parę pojazdów do linii pierwszej by zrobić. Jeżeli mam jakiś błąd, coś się dzieje, no to tutaj mam ostrzeżenie. Co, czekamy na rozwój wydarzeń. Tutaj też już się powiększył zakład. Tutaj sporo składowanych jest tej żywności. No ale staramy się ją wywozić w miarę. Tutaj jest 90% zaopatrzenia, tutaj jeszcze nie jest w ogóle zaopatrzona, no ale powoli będą jakieś zaopatrzenia. Już tutaj jedzie, no jeszcze niestety nie, no ale już się tutaj generują. Tak, w międzyczasie patrzymy, żeby tutaj jakieś zysku osiągiwać. Większego zysku osiągać, no to nie ma co budować linii kolejowych. Możemy się też rozmawiać z jakimiś innymi takimi prostszymi liniami transportowymi, jeżeli chodzi o samochody, żeby dostawać gdzieś coś, produkować. No ale widzę, że naprawdę ciężko by się generowało, jeżeli chodzi o takie proste dostępy. Jeżeli chcecie, to też mogę kupować specjalne pojazdy. No ale to wszystko zależy od naszego zaangażowania. Jeżeli będzie to większe zaangażowanie, no to z mojej strony też będzie większe zaangażowanie. Słucham też wszystkich porad w komentarzach. To jest też seria dla was i ode mnie dla was. Tutaj już trochę zaopatrzenie spadło, no ale jest już mniej produkują ze względu na to, że no jest mniejsze zapotrzebowanie. Tutaj już coś dowieźli? No jeszcze nie. No ale myślę, że niedługo będą. Tutaj już z tego co widzimy mamy pierwsze zyski. Tegoroczne. Były jak największe. Myślę, że jak osiągniemy jakieś 10 milionów, to pierwszą linią kolejową będzie można budować. Jak już się wybuduje pierwszą jakby linię kolejową, to te przychody powinny być ogromne, bo tak naprawdę największe przychody się osiąga z linii dobrze poprowadzonych linii kolejowych. No i tutaj już wiozą samochody w przepaść. Dochodów w tym miesiącu, znaczy dochodu, bo to przychód to jest to, co wygenerujemy tutaj i to jest dochód po odjęciu kosztów. No i też ważne, żeby spłacać jednak ten kredyt, bo on jakieś oprocentowanie generuje, jeżeli to jest też co miesięczny nasz koszt stały, jakby nie patrzeć. No i tutaj już są powoli dostarczane te chleby. Tam żywność, zwał tak zwał. Zaopatrujemy powoli to miasto. To jest jakiś szyb naftowy. To jest dopiero przetwórstwo. To jest jakaś nieopata. O, tutaj
Możemy też zawsze badać, dokąd oni jeżdżą i na tej podstawie budować linie transportowe. Mamy też model tutaj na te podziemne stacje kolejowe, tak żeby nie zajmować sobie miejsca na powierzchni. Jak 1,5 miliona przychodów? Dobra widzowie, ale to już jest 20 minuta odcinka. Zachęcam wszystkich do oglądania następnych odcinków z tej serii, jak i odcinków z innych serii. Dziękuję bardzo, no i cześć!